I na miękkich nogach powlókł się do kwatery dowódcy garnizonu. Masz raport? Chylen kierował miejską strażą od wielu lat. Nie zwrócił jednak uwagi na skwaszoną minę podwładnego. Zmarszczył brwi i odsunął papier od oczu. Na starość lepiej czytało mu się z coraz większych odległości. Patrol, patrolujący rejon patrolowania okolic królewskiego. Parku. Psia mać! zaklął. Królewskiego idioto. W środku jest litera W. Napotkał sześć trupów, należących do obcokrajowców. Bogowie, jak się pisze trupów? A poza tym, chodzi o trupy obcokrajowców, czy jedynie trupy, które były własnością obcokrajowców? Zmrużył oczy, żeby odczytać koślawe litery. Potem rajcy mi głowę suszą o te raporty. Dowódca zmiany stał bez słowa. Wiedział, że dalej będą gorsze rzeczy i to bynajmniej nie z dziedziny ortografii czy stylistyki. Wszyscy oni dnia dzisiejszego postanowili targnąć się na żywot własny, co niniejszym uczynili? Co? Pięciu z nich zastrzeliło się z własnych w tym trzech za pierwszym razem nie wycelowało dobrze i musieli ponownie założyć bełty, by nimi się razić. A jeden to strzelił do siebie aż cztery razy, zanim wycelował dobrze i się ubił. Chylen przełknął ślinę. Oczy mu wyszły z orbit. Wyciągnął rękę ponad stołem. Dawaj! warknął. Dowódca zmiany włożył sakiewkę w nadstawioną dłoń. Helen potrząsnął głową i czytał dalej. Jeden natomiast z obcokrajowców musiał czuć do siebie szczególny żal. Najsam pierw raził się z kuszy, chcąc pewnie ugodzić się w samo serce, ale nie wycelował dobrze, raniąc swą nogę od tyłu w łydkę. Następnie zaczął okładać się kolbą kuszy. A potem zadał sobie siedemnaście ciosów własnym nożem, godząc w klatkę piersiową, ale głównie właściwie to w plecy. W plecy kurwa się raził? Nożem? Następnie wyrwał z płotu pozłacaną sztachetę i dalej się nią okładać okrutnie, co zeznali, jak następuje świadkowie. Dawaj, jęknął Hylen, wyciągając powtórnie dłoń. Następnie zawzięty okrutnie na swój żywot samobójca, wdrapał się na mur okalający park i skoczył na trawę, oddając ducha. Bogowie, ryknął chylen. Przecież ten mur tfu, murek ma raptem dwa łokcie wysokości. Jak to się wdrapał i skoczył. Na trawę? Nie mogłeś pacanie napisać, chociaż że uderzył głową w jakiś korzeń? Tam nie ma korzenia! Chylen po raz trzeci wyciągnął dłoń po sakiewkę. Dopiero potem opatrzył dokument własnym podpisem, klnąc przy tym i złożecząc. Następnym razem, półgłówku, napisz, że korzeń był, ale go zbójcy potem ukradli. Ta! Chylen popatrzył ciężkim wzrokiem na leżące przed nim sakiewki. Ta! Samotność i zły los... Często do samobójstwa przywodzą nawet i sześciu ludzi naraz zerknął na swojego podwładnego. Mniemam jednak, że po stronie samotności i złego losu żadnych strat nie zanotowano, co? A gdzie tam szefie? Te samotności i złe losy poszli później chlać do knajpy.